Matką tej sali, że tutaj jesteśmy. Pan burmistrz nie wiedział, czy zdąży miał przysłać zastępcę, ale też coś nie widać. Ale jest godzina 15, już mamy jeszcze to, więc myślę, że rozpoczniemy ceremonię zakończenia. Poproszę wszystkich o powstanie. Kto chce, że Państwo wezmą? Ja muszę to naprawdę zweryfikować, bo doszło kilka innych zmiennych współczynników. Oficjalny komunikat wrzucę na warsztaty.pl, tak, nasze facebookowe forum, wrzucę, że plik już jest gotowy i to będą ostateczne normy, więc tutaj pod te normy jeszcze miejcie baczenie. Na chwilę obecną na 99% mogę powiedzieć, że Magda Pałuszek uzyskała normę na pierwszą kategorię i Nikola Filipiek na drugą. Więc to jest tak na 99%, tak na szybko liczone. Co do reszty, na spokojnie muszę to przeliczyć. Chciałbym Wam podziękować jeszcze raz, ale już tak oficjalnie, za piękną walkę, za emocje, za Wasze łzy. Aż mi się łamie głos, ale naprawdę nieraz, jak w sporcie, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Sam wiecie o tym, że partie, które miałyście wygrane, których nie powinniście prawa przegrać, jednak te emocje wzięły górę niż rozsądek, niż zrobienie dokładnego ruchu. No i stało się, jak się stało. Robił to praktycznie każdy z Was. Robił to te osoby, które dzisiaj będzie gdzieś tam w tej drugiej tysiące, ale robiły to też te dziewczyny z pierwszej tysiątki, z pierwszej trójki, którym no, teoretycznie nie powinno się to zdarzyć. Świadczy to o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas może się pomylić. Skończyło się, jak się skończyło. Więc z mojej strony jeszcze raz ogromne podziękowania, fantastyczny turniej, kosztował mnie mnóstwo pracy, będzie mi kosztował jeszcze mnóstwo pracy po pracy, bo muszę wprowadzić paskie i tak dalej. No ale to organizatorzy mi sobie to wynagrodzą, mam nadzieję. Więc no, zobaczymy jak to będzie.
No cóż, myślę, że przejdźmy już do końcowej klasyfikacji, która nie ulegnie zmianie. I zacznijmy. Miejsce 22. Zapraszam do siebie Julkę Sobkowską lub Grylowicza Grabarza. Julka, to prawda, nie udało się uzyskać punktu, chociaż wiem dobrze, że były na to okazję, naprawdę. Ale tutaj taki słodki upominek, myślę, że też troszkę zrekompensuje ci ten brak punktu. Ogromne brawa. Może na początku, nie wiem jak tutaj chce zrobić pani dyrektor, usiądźcie sobie na swoim miejscu po wręczeniu, a dopiero później zrobimy szkołę zdjęcia. Tak, i po dobraniu nagrody usiądźmy. Miejsce 21. No, nasza najmłodsza zawodniczka, Danuta Skrzyńska, MLKS Kraja Sąbrzeszyna. Miejsce 20. Filipiak Nikola, UKS Pomorzanka Pomorze. Tylko jeszcze dodam, że pani Agnieszka jako prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Miejsce 19. Kmiecik Paulina, UKS Zdrowie. Miejsce 18. Moja wymarzona, która chyba chciała sobie wymarzyć inne trochę miejsce. Moja prywatna żona Klapmana. Miejsce 17. Garza Szmalika, Warszawy z pasją tutory. Miejsce 16. Pisarska Katarzyna, LKS Unia. Miejsce 15. Pałuszek Magdalena, SRW Rygi. Miejsce 14. Burtajewicz Aniela, SRW Rygi. Miejsce 13. Zapraszam drugą siostrę. Garcarz Oliwia, Warta Wyspacją Tutory. Miejsce 12. Tomczak Patrycja, UKS Komorzanka Komorze. Jeszcze dodam, że tamte nagrody to były poza regulaminowe i otrzymaliście gotówkę. Natomiast już kolejne, od 12 miejsca, dostajecie tylko taki czek. Jak ktoś nie przesłał jeszcze numeru konta do związku, to poproszę, bo o pieniążki będą na koncie. Ja tutaj poproszę. Nie zabieram. Miejsce 11. Rydz Maja, UKS Komorzanka. Miejsce 10. Kornaga Klara, LKS Unia Pawienia Zdrów. Miejsce 9. Banaś Julia, MUC Libero Baskadalna. Miejsce 8. Sprawczyni Nielana Sensacji, Wider Zofia, UKS.
Miejsce siódme. Brodetka Anna, GKS Jagra w Mysłu Madrycku. Miejsce szóste. Łukomska Aleksandra, UKS Komorzanka Komorze. Miejsce piąte. No tym razem podium okazało się zbyt dalekie dla naszej gminy materialistki Stańczyk Katarzyna. Miejsce czwarte, choć wygrała ostatnią rundę, to i tak przegrała podium. Kosakucka Aneta, SF Bodyki. Miejsce trzecie, prowadziła cały turniej praktycznie, niestety, tak jak mówiłem, błędy się zdarzają. Nasza ubiegłoroczna, już zeszłoroczna, nieaktualna mistrzyni Polski, medalistka Stadowska Natalia, zapraszam. Miejsce drugie. No, co mogę wam powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że byłem prorokiem na odprawie technicznej, mówiąc, że każda seria kiedyś się skończy. No i się skończyła, ale jak spojrzymy już w protokół, no dalej Miśnikowska jest na podium. Jest, ale to Agata, a nie Aleta. Bo Aleta już nie Miśnikowska i zobaczcie, podium nie ma. Ostatnia córka nam daje ta dusza. No i miejsce pierwsze. Tegoroczną mistrzynią Polski, która myślę, że wisi Arlecie ogromną kawę, została Bańkowska Marta, UKS Struga Marki. Ja bym prosił, czy sędzia dodatkowo reaguje? A, czy pan? Zacznę od najniższego. Pozwolę sobie nawet. A żona patrzy. A, to ty bardziej. O, moja. Ale chyba teraz swoim najlepszym szwagrem. Zawód. To ma też te skille. No zapraszamy jeszcze wszystkie uczestniczki do wspólnego zdjęcia. Część może nie kurczę, ale nasze nadzieje warsztatowe może nie wystarczą. Wiola?
Jeszcze Kasia, ktoś jeszcze? Oj, ktoś się jeszcze obija. Pomóż nam. Mam się nie pochodzi. A Sylwek jak się wepchał tam. Takie ładne zdjęcie tak popsuł. To łatwo się wytnie. Aha. No, w końcu. Oficjalne zakończenie, jeszcze powiedzmy tą formułkę tylko. No. Postaramy się, żeby była taka rodzinna atmosfera dalej. Mam nadzieję. Życzymy oczywiście wszystkim bezpiecznych powrotów do domu. Dziękuję.